Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, chińska tenisistka powiedziała, że były komunistyczny wicepremier zmusił ją do seksu. No to teraz nie wiadomo, gdzie się podziewa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Peng Shuai, tenisistka urodzona w 1985 czy 6 roku, no także ma 35-36 lat, no zdobywała, była na pierwszych miejscach, wygrywała, także jest dosyć znaną tenisistką, dobry sportowiec, dobra zawodniczka, no i powiedziała coś na stronie, w sumie to na chińskich wersjach tego Facebooka. No i cała ta informacja, no to widniała tam może kilka minut, może kilkadziesiąt sekund. No oczywiście ludzie zauważyli, popisali to, no i wszyscy się zaczęli angażować w to wszystko. Ciekawe jest, że 2022 będzie olimpiada zimowa w Chinach. No, Komitet Olimpijski tak za dużo nie miał do wyboru. Chińczycy zawsze chętnie oferują tego rodzaju sprawy, no bo oni tam nie za bardzo się przyjmują finansowo, co to kosztuje, to jest tylko ideologicznie. No to tak samo jak za czasów ZSRR czy wschodnich Niemiec te złote medale były bardzo ważne. No, najgorszym takim przykładem ze wschodnich Niemiec to było to, że testosteron był dawany zawodniczkom ze wschodnich Niemiec, no i te kobiety zaczynały się golić, traciły okres i tak dalej, i tak dalej. Także to parcie na te zwycięstwa tych wszystkich socjalistycznych jednopartyjnych rządów, no to jest właśnie to, żeby uzyskiwać te złote medale, żeby jakiś szacunek międzynarodowy uzyskiwać, no dosyć sztucznie. No i teraz kobieta się poskarżyła, no i kobiety nie ma. Międzynarodowy Komitet Olimpijski w zeszłym tygodniu, no był taki raport, oni powiedzieli, że mieli konferencję wideo z tą tenisistką Peng Shuai, no i ona tam powiedziała, że jest i bezpieczna, i ma się dobrze, tak, także, no ale to w tych wszystkich zawsze, tak jak to w czasie okupacji jeden pisał, zgłosił się na roboty do Niemiec, no i pisze list, no i on wiedział, że ten list jest cenzurowany, no i tak napisał: kochana rodzino, wyjechałem na roboty do Niemiec, jest mi tu tak dobrze, że dobrze mi tak. No, każdy zrozumiał, o co to chodzi. No i teraz ona też mówi, że jest jej tak dobrze, że lepiej nie może być. No, na pewno tam ją ścigają. No, byłego wicepremiera, no to partia komunistyczna nie może sobie pozwolić. No i zawsze to zagarniała pod dywanik. No a teraz wszyscy się wzięli za to. No jak bardzo, no to trudno powiedzieć. No, Komitet Olimpijski, no to tak tańczy troszeczkę naokoło. Oczywiście w Chinach, no to wszystko tam jest kontrolowane, no to wszystkie te poszukiwania, te Google to nie ma tam, no ale ten odpowiednik poszukiwarek, no to komputer wyłącza te poszukiwania, także tam już nie ma szansy cokolwiek odkryć. W Ameryce czy w angielskojęzycznych krajach zrobił się szum, no i to jest ten hashtag, czyli ten podwójny krzyżyk Where is Peng Shuai, czyli gdzie jest Peng Shuai. No i to miliony odsłonięć, ludzie mówią o tym, ludzie piszą, przepuszczają sobie. To po prostu jest takie wirusowe. Szybkości tajfunu to wszystko dostało. No, przewodniczący Stowarzyszenia Tenisa Kobiecego, no akurat, no ciekawe w sumie, tak można się zastanowić, kiedy wyrzucą przewodniczącego Stowarzyszenia Tenisa
kobiecego i zamienią jego na kobietę. W każdym bądź razie on powiedział, że dostał czy uzyskał e-mail od Peng Shui, ale nie jest pewny, czy to jest prawdziwy e-mail. Później oficjalnym stwierdzeniu, no to powiedział, że on nie jest pewien, czy ona ma wolność, czy ma wolność osobistą i czy może robić to co chce i czy robi. No i że się martwi, że jej te oskarżenia, czyli te stwierdzenia są kontrolowane, no i ukrywane przez cały ten system komunistycznych, no ale właśnie potwierdził, że to nie jest najważniejsze, gdzie ona jest, tyle tylko, czy ona jest zmuszana do milczenia i zmuszana do zmieniania swojej wersji zdarzeń, tak, no bo to jest w tym wszystkim najważniejsze, no tylko dlatego, że tym człowiekiem, który niby ją zmuszał do seksu, jest wielka szycha komunistyczna, no i im nie za bardzo to pasuje. Ten człowiek, ten szef Simon, no to jest no w takiej sytuacji, jak wszyscy w sytuacji z Chińczykami. Chińczycy owinęli sobie wszystkich naokoło własnego palca tą forszą, tak? W latach 70. no to produkowali sześciopalczaste laleczki dla McDonald'sa, a teraz produkują układy scalone, których zaczyna brakować w telefonach, w telewizorach. Do samochodów też trochę robią, no ale do samochodów to najbardziej robią, Tajwan robi, no i do tych najszybszych komputerów. Dlatego jedną z częścią napadu, jeżeli dojdzie do najazdu Rosji na Ukrainę, no to wtedy, kiedy Rosja wejdzie na Ukrainę, to Chiny wchodzą na Tajwan w ciągu 3 dni. No i dwa kraje się połączyły, Iran razem z nimi. No i Ameryka może sobie pogwizdać, Europa też będzie mogła sobie pogwizdać i się zmieni. Cała ta szachownica światowa się zmieni. No ale no szef z Stowarzyszenia Tenisistek trochę to robi, ale no i Chiny muszą na to patrzeć, tak? Chiny akurat na to Stowarzyszenie Tenisistek Światowe to muszą jednak, nie mogą się zachowywać tak, jak się zachowywali z innymi, no bo wygonili z Ameryki, wygonili z Chin Google, Yahoo, wszystkie te komputerowe firmy, które myślały, że będą działały tak jak w Ameryce pod jakimś takim w miarę wolnością, no to w Chinach po prostu zostały wygonione. Tutaj jeżeli Chiny chcą być na tej scenie, czy na tych kortach tenisowych świata, no to nie mogą się zachowywać w ten sposób. Peng Shuai, ona no jest znaną tenisistką, tak jak wspominałem, zajmowała czołowe miejsca w rozgrywkach. Także dużo tych światowych gwiazd sportu tenisowego się włączyło w to. Serena Williams się włączyła, Naomi Osaka, Chris Evert, tak, także to są znane tenisistki, znane osoby. No i to nie było intencją przypuszczalnie Stowarzyszenia Tenisistek, żeby to się rozmuchało do tego stopnia, no ale jednak jest to publikowane, Biały Dom trochę zaczął, Biden zaczął tam mówić, no Joe Beijing Biden, no to tam za dużo nie podskoczy, bo jednak te ilości juanów, które tam przypuszczalnie wpływają tylnymi jakimiś drzwiami do jego rodziny czy do jego spółek, no to on nie podskoczy. Ale musiał się wypowiedzieć. Do tego zaczyna się rozmowa o bojkocie w tych
Olimpiady Zimowej 2022. Także to nabiera przyspieszenia. To jest ta ciemna strona tej globalizacji. Chiny rozumieją, że są potężnym rynkiem dla innych krajów, no ale też Chiny rozumieją, że dostarczają ogromną ilością rzeczy na cały świat. No Chiny mają Zachód krytykuje właśnie Chińczyków najbardziej za to, że ścigają tych swoich muzułman w tej Ujgurków, którzy nieustannie robią jakieś tam zamachy, starają się uzyskać niepodległość, no ale Chińczycy zamykają ich do tych obozów pracy. Parę lat temu, no to był w Beijing, był taki wypadek, że po prostu terrorystycznie przyjechali ci Ujgurkowie z tamtego stanu, no i wysadzili. Oryginalnie jechało tam chyba z 11 osób, a dojechało tylko ze 4. I wysadzili się jak na tym Tiananmen, czyli na tym wielkim placu bramy do nieba, tam gdzie jest ten Mao Tse-tung, no to oni właśnie przyjechali i wysadzili się, użyli tam 20 kg fajerwerków, trochę benzyny, no jak poszukacie, to zobaczycie, no ale mają problemy. No i pilnują tego. No, nie ma demokracji zachodnie, tak nie za bardzo krytykują, no ale w takim wypadku to muszą krytykować. Beijing z reguły wygrywa z biznesami. Te wszystkie firmy inżynieryjne, techniczne, produkcyjne, no to one zostały zmuszone do tego, żeby pokazać wszystkie papiery, patenty, wszystko co jak się robi, żeby dzielić się tą wiadomością, tylko dlatego, żeby produkować te badziewie. No i wszyscy się poddali, położyli się na plecach i w zasadzie merdają ogonami, tak jak te poddane psy, ale stowarzyszenie tenisistek w sumie postawiło się ostro, no i Chiny nie wiedzą jak zareagować, no bo do tej pory nie za bardzo było tak, żeby jakaś organizacja sprzeciwiła się. No nie jest to duża organizacja, ale oni jednak postawili się za tą swoją zawodniczką, za Peng Shuai, no i troszeczkę są zawstydzeni, tak? No jeżeli oni potrafią być zawstydzeni, no to są troszeczkę zawstydzeni. No ogólnie rzecz biorąc, to niedużo tak podskakuje. No premier w 2020 roku, premier australijski, no to się no nie tyle postawił, co zaczął się pytać, skąd się wziął ten wirus. No to Chiny zamiast jakoś odpowiedzieć, to zaczęły zrobić jakiś embarga. 35% eksportu australijskiego, no to idzie do Chin. Także, że ten embargo uderzyło dosyć ostro, no ale cały kraj, 20 parę milionów ludzi w zasadzie zrozumiał, że Chińczycy, przepraszam, robią ich w bambuko, wykupują tam kopalnie wszelakiego rodzaju, no kupują wina, nie wina, owoce, żyto i inne cukier i mleko w proszku. Dużym eksportem właśnie jest mleko w proszku. No i Australia się postawiła, ale tak dużo krajów się nie stawia, tak? Wszyscy po prostu składają się jak harmonijka. Chiny nie były w stanie doprowadzić do tego, żeby Australia padła na kolana. I teraz co Chiny osiągną? Co Chiny mogą osiągnąć? No w wypadku powiedzmy tego postawienia przez Australię, no to spowodowało, że
że Australijczycy widzą, jak to się wszystko dzieje. W tym wypadku tutaj tej tenisistki, no też muszą się wszyscy postawić, no ale to międzynarodowo to też musi być troszeczkę zmiana, no bo jest cała ta Trans-Pacific Partnership, no to tam należą Chiny, no to tam bardziej powinna Ameryka się troszeczkę w to włączać. No Chiny troszeczkę jako jednopartyjny system zmuszają, leją wszystkich na lewo i prawo, no bez broni, bez czołgów, bez armat, ale jak to długo będzie? Był taki film Okup w 1996 roku, tam gdzie Mel Gibson gra takiego miliardera, no i tam właśnie ci porywacze chcieli 2 miliony dolarów za porwane dziecko, no to on zamierzał zapłacić, no a później powiedział, że w zasadzie da 4 miliony dolarów za to, żeby złapać tych porywaczy. Tak, także to no postawił na kartę, wiadomo, że postawił życie swojego dziecka, no bo oni mogli przypuszczał, że oni po prostu wypuszczą to dziecko, nie zabiją dziecka, no bo jakby zabili, no to on by dał 100 milionów dolarów, żeby ich wszystkich wyłapali i wykosili. No i tutaj też coś podobnego jest z tymi Chinami. Chiny rozstawiają wszystkich po kątach, no a tutaj się okazuje, że jednak Stowarzyszenie Tenisistek, czy nawet Australia, mały kraj, może coś powiedzieć. No jedno to jest sportowe, drugie jest ekonomiczne, no ale ten cały rynek globalny, światowy, ustawił to w bardzo dziwacznej sytuacji, tak? Chiny po prostu są tak bogate, że się w głowie nie mieści. Ameryka skapcaniała kompletnie przez te wszystkie ruchy liberalno-socjalistyczne, które były wpompowywane przez ostatnie 60 lat. No zobaczymy, jak Ameryka się otrząśnie, zobaczymy, jak Chiny się ustawią. No na razie te przetasowania mogą być makabryczne i tragiczne, tak jak wspomniałem, Tajwan i Ukraina. Ameryka no, też będzie inna po 2022 roku, po listopadzie, no to jest jeszcze rok. To jest jeszcze rok na te wybory międzyprezydenckie. Żadnych siłowych rozwiązań w Ameryce nie będzie, także te wybory do kongresu zmienią znowu Amerykę. Wybory prezydenckie w listopadzie 2024 też zmienią. Gorzej będzie, jeżeli Ukraina zostanie najechana i Tajwan zostanie najechany właśnie przed tym czasem, no bo Biden nic nie zrobi. Co do samej Peng Shuai, no przypuszczalnie jej nie wysłali do gułagu, nie wysłali jej do żadnych tam do robót, nie wsadzili do więzienia, bo prędzej czy później to wyszło, po prostu jej kazali siedzieć cicho. Czy ona się gdzieś pojawi na zachodzie? No jest prawdopodobne, ale prawie że niemożliwe. No ci ludzie jednak nie mają za dużo do stracenia w tych nawet komunistycznych Chinach. Oni nie będą raczej opuszczali. No była zdesperowana, jeżeli powiedziała to na Platformie Obywatelskiej, powiedziała to, co powiedziała. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.
głosujcie, głosujcie na normalnych. No widzicie, tak jak w wypadku Chin, no co komuniści są w stanie zrobić, wszystko. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego klikę. No widzicie, co komuniści mogą zrobić w Chinach, to samo komuniści będą robili w Ameryce. Tak, także jednopartyjny system nigdy nie jest dobry, nigdy nie jest potrzebny. No i wyniszcza naród i państwo. Zdrowia dla normalnych.